Siemano, tu Gebson, a dzisiaj mam dla was nie lada gratkę, bo coś tradycyjnego z Małopolski, a dokładnie z Krakowa. Na dzisiejszy test wlatuje maczanka po krakowsku z lokalu Andrus. Maczanka po krakowsku w wersji street food. Bułka wypchana mięsem i ogórkiem, sos gorczycowo-piklowy i duszona cebula, czyli maczanka klasyczna za 28 zł, bo taką sobie wybrałem. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Zamówione czas oczekiwania to około 7 minut, bo kolejki nie było. Byłem w takim miejscu, gdzie znajduje się kilka punktów z gastronomią i chyba dopiero co otwarte, bo nie wszystkie były otwarte, a ten akurat był. I nie było tam dużo ludzi, było to w biały dzień, jeszcze ludzie w robocie, a turystów jakoś tam nie widziałem, ale do rzeczy. Z tego co wyczytałem w internecie, to mięso obrabia się 2 doby. Karkówka marynowana jest przez 48 godzin, a potem pieczone jest w niskiej temperaturze z cebulką, aż będzie miękkie. Potem wiadomo, że odgrzewane w jakiś sposób i powiem wam, kurde, że to było kozak. Szarpane mięso w sosie takim pieczeniowym, które aż rozpływało się w ustach. Taki smak domowy, jakbyś jadł wieprzowinę w sosie pieczeniowym, tylko brakuje tam ziemniaków. Jestem w 100% pewny, że z ziemniakami i ogórkiem na talerzu robiłoby to mega robotę, ale to podawane jest w końcu wersji street food w bułce, a bułka poezja. Cieplutka, idealnie chrupiąca i miękka. W środku pod koniec, jak wyjadłem trochę widelcem z tym sosem i mięsem, jak kanapkę jadłem, to wchodziło, no poezja, jakie to było dobre. W skrócie pojadłem i to mega ze smakiem, a sama krakowska maczanka uważana jest jako jeden z najstarszych polskich street foodów, ale przez proces przygotowania nie można nazwać tego fastem, w odróżnieniu do na przykład od zapiekanki. Poezja smaku dawno nic tak mi nie smakowało i dzisiaj zostawiam dychę. 10 na 10, bo to mięso było kozak, tak w połączeniu z bagietką i ogórkami, kosmos, naprawdę. Znacie jeszcze takie miejsca z krakowską maczanką? Postaram się odwiedzić, a jak nie, to jak będę w Krakowie, to obczaję sobie ten sam lokal, ale inne warianty. Pozdro.